Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Izrael zabił w Libanie jednego z liderów palestyńskiego Hamasu. Zełenski ostrzega Zachód przed atakiem ze strony Rosji. Holandia zakazuje eksportu maszyn do produkcji chipów do Chin. Zaostrza się rywalizacja na Morzu Czerwonym, pojawił się na nim irański okręt wojenny. Prawie połowa brytyjskich nastolatków twierdzi, że jest uzależniona od mediów społecznościowych. Ministerstwo Finansów domaga się wyjaśnień od Google w sprawie fałszywych kursów walut. Środa, 3 stycznia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W ataku izraelskiego drona w południowym Bejrucie zginął zastępca szefa biura politycznego Hamasu Saleh al-Arouri. We wtorek głos w tej sprawie ma zabrać lider libańskiego Hezbollahu Hassan Nasrallah. Państwowa Agencja Informacyjna Libanu twierdzi, że w ataku drona na przedmieściach Bejrutu zginęły łącznie 4 osoby. Jedną z nich był al-Arouri, zastępca szefa biura politycznego Hamasu i lider jego zbrojnego ramienia. W ostatnim czasie miał on także kierować działalnością ugrupowania na zachodnim brzegu Jordanu. Hamas oskarżył Izrael o dokonanie tchórzliwego zamachu. Jego przeprowadzenie, zdaniem Palestyńczyków, świadczy o słabości izraelskiego wojska, które poprzez podobne działania chce doprowadzić do złamania ich oporu. Premier Libanu Najib Mikati uznał zabicie jednego z liderów Hamasu za izraelską zbrodnię mającą na celu wciągnięcie jego kraju do trwającej wojny między Palestyńczykami i Izraelczykami. Wezwał więc społeczność międzynarodową do powstrzymania Izraela przed przeprowadzeniem kolejnych operacji wymierzonych w jego kraj. We wtorek po południu do kwestii zabicia al-Arouriego ma odnieść się Nasrallah. Sekretarz generalny Hezbollahu w swoim poprzednim wystąpieniu zapowiedział, że wojskowe skrzydło jego ugrupowania odpowie na każdy atak Izraela wymierzony w obcokrajowców przebywających na terytorium Libanu. Partia Boga w krótkim oświadczeniu wydanym w poniedziałek wieczorem poinformowała o postawieniu swoich sił w stan najwyższej gotowości. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował państwa zachodnie za ich niedostateczne wspieranie jego kraju, ostrzegając je przed zakusami Rosji dotyczącymi zajęcia reszty Europy. Z poniedziałku na wtorek Rosjanie kontynuowali intensywne ataki na ukraińskie cele, dlatego polskie dowództwo operacyjne aktywowało 2 pary myśliwców F-16. Zełenski w noworocznym wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika The Economist zapewniał, że siły zbrojne Ukrainy z sukcesem prowadzą działania przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Dzięki temu w ubiegłym roku Rosjanom nie udało się zająć żadnego większego ukraińskiego miasta, a ukraińskie wojsko przełamało rosyjską blokadę na Morzu Czarnym, umożliwiając ponowne uruchomienie eksportu zboża. Zdaniem prezydenta Ukrainy to właśnie Morze Czarne będzie głównym polem bitwy w rozpoczynającym się roku. Dziennikarze The Economist zauważyli jednak zmianę retoryki Zełenskiego. W jego wypowiedziach coraz częściej dominuje złość, która związana jest z malejącym wsparciem zachodnich sojuszników. Stany Zjednoczone i Europa mają skupiać się głównie na wewnętrznych wyzwaniach, dlatego ukraiński prezydent stara się ponownie zmobilizować pomoc dla swojego kraju. W rozmowie z gazetą Zełenski ostrzega, że jego rosyjski odpowiednik Władimir Putin czuje słabość jak zwierzę, stąd też pożre na kolację Unię Europejską, Sojusz Północnoatlantycki, wolność i demokrację. Krytyczne uwagi kieruje nie tylko wobec swoich dotychczasowych sojuszników. Przyznaje, że zmalała mobilizacja wśród samego ukraińskiego społeczeństwa, uzasadniając w ten sposób wprowadzone niedawno reformy. Według Zełenskiego w związku z obecną sytuacją konieczne było zarówno obniżenie wieku poborowego, jak i ograniczenie możliwości otrzymania zwolnienia ze służby. Z poniedziałku na wtorek Rosja po raz kolejny dokonała ataków na masową skalę, zgodnie z zapowiedziami Putina o odwecie za sobotni atak sił ukraińskich na przygraniczny rosyjski Białgorod. W związku z użyciem przez Rosjan kilkunastu bombowców strategicznych Tu-95M, polskie dowództwo operacyjne poderwało 2 pary myśliwców F-16 wraz z tankowcem powietrznym. We wtorek około godziny 10 maszyny powróciły do swoich baz w związku ze zmniejszeniem się zagrożenia. Holenderskie władze zakazały firmie ASML sprzedaży do Chińskiej Republiki Ludowej niektórych maszyn służących do produkcji chipów. Według mediów decyzja została podjęta pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Według przedsiębiorstwa rząd Holandii jeszcze w ubiegłym roku cofnął licencję na eksport do Chin systemów litograficznych pracujących w głębokim fiolecie. ASML twierdzi, że decyzja podjęta przez holenderskie władze nie będzie miała negatywnego przełożenia na jej zyski, bo posiada ona stosunkowo niewielu klientów w państwie środka.
Firma w swoim komunikacie poinformowała również o rozmowach przeprowadzonych z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Dzięki nim miała ona zyskać większą jasność w kwestii sprzedaży maszyn typu DUV do Chin. Portal Dutch News przypomina, że zakaz wszedł w życie 1 stycznia na mocy porozumienia między Holandią i Ameryką. USA próbują odciąć Chiny od technologii mogących pomóc im w rozwoju produkcji chipów. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało decyzję Holandii, wzywając jej władze do zachowania bezstronności oraz szanowania zasad rynkowych i prawa. Pekin oczekuje ponadto od Amsterdamu ochrony chińsko-holenderskich interesów oraz utrzymania dotychczasowej stabilności istniejących łańcuchów dostaw. Irański okręt wojenny pojawił się na Morzu Czerwonym. Jego obecność związana jest z napiętą sytuacją w regionie związaną z atakami jemeńskiej milicji Hutich na zagraniczne statki handlowe. Irański niszczyciel Al-Bosz miał przepłynąć cieśninę Bab el-Mandeb między Afryką i Półwyspem Arabskim, aby następnie pojawić się w rejonie stacjonowania jednostek Stanów Zjednoczonych oraz ich sojuszników. Oficjalnie ma on realizować politykę nakreśloną przez najwyższego duchowego przywódcę Iranu, Aliego Chameneiego, i nadzorować irańskie misje morskie realizowane na wodach Oceanu Indyjskiego, Pacyfiku i Atlantyku. Portal Politico podkreśla, że wpłynięcie Al-Bosza na Morze Czerwone wciąga irańskie wojsko w kryzys rozwijający się na jednym z najważniejszych szlaków handlowych na świecie. Jednostka pojawiła się na nim kilka godzin po zatopieniu przez Amerykanów trzech łodzi proirańskich Hutich, którzy próbowali przedostać się na pokład pływającego pod banderą Singapuru statku Maersk Hangzhou. W ostatnich tygodniach na Morzu Czerwonym doszło do kilku ataków na statki transportujące towary do izraelskich portów. Jemeńscy Huti twierdzą, że przeprowadziła je w ramach solidarności z Hamasem i Strefą Gazy. Pod koniec ubiegłego roku Amerykanie ogłosili więc rozpoczęcie międzynarodowej operacji Prosperity Guardian, której celem jest ochrona swobody żeglugi na tym akwenie. Prawie połowa nastolatków w Wielkiej Brytanii deklaruje uzależnienie od mediów społecznościowych. Dziennik The Guardian przypomina, że w ostatnim czasie coraz częściej mówi się o konieczności zwiększenia kontroli nad twórcami nowych technologii cyfrowych. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge przeanalizowali dane z badania Millennium Cohort, monitorującego zachowania blisko 19 tysięcy nastolatków w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat. Byli oni pytani m.in. o swój stosunek do mediów społecznościowych. Blisko 48% ankietowanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że są uzależnieni od tego typu platform. Problem ten dotyczył 57% dziewcząt i 37% chłopców. Zdaniem naukowców deklaracja ta nie oznacza, że respondenci w sensie klinicznym rzeczywiście są uzależnieni od portali społecznościowych. Brak kontroli nad własnym zachowaniem przez nastolatków jest jednak sporym powodem do niepokoju. The Guardian zauważa, że sama kwestia uzależniającego oddziaływania mediów społecznościowych jest wciąż problemem sporu między naukowcami. Kontrowersje wzbudza zwłaszcza założenie, że będzie ono przebiegać w sposób przypominający rozwój uzależnienia od narkotyków. Mimo to media społecznościowe i nowoczesne technologie są coraz częściej postrzegane jako zagrożenie dla zdrowia publicznego. W ubiegłym roku 33 amerykańskie stany pozwały właściciela Facebooka i Instagrama za świadome działania mające uzależniać nieletnich od tych portali. Unia Europejska przygotowuje z kolei rozwiązania, których celem jest ochrona internautów przed szkodliwym wpływem nowych produktów cyfrowych na ich psychikę. Ministerstwo Finansów zwróciło się do Google o wyjaśnienia w sprawie nieprawdziwych informacji na temat kursu walut. 1 stycznia notowania złotego na wykresach publikowanych przez wyszukiwarkę przekroczyły poziom 5 zł. Google na razie wyłączył funkcję wyświetlania kursów walut. W poniedziałkowe popołudnie złotówka według wykresów zamieszczanych przez Google zaczęła gwałtownie słabnąć. W pewnym momencie kursy walut osiągnęły poziom 5 zł 26 groszy za dolara oraz 5 zł 81 groszy za euro. Dane wywołały spore poruszenie wśród internautów, dlatego ich prawdziwość za pośrednictwem serwisu X zdementował minister finansów Andrzej Domański. Wczoraj resort finansów oficjalnie zwrócił się do Google Polska z prośbą o wyjaśnienie. Ministerstwo chciało także dowiedzieć się, w jaki sposób firma zamierza zabezpieczyć się przed kolejnymi tego typu przypadkami. W odpowiedzi Google podkreśliło, że jedynie publikuje dane dostarczane przez zewnętrzne źródła i nie ingeruje w ich treść. Po wykryciu ewentualnych błędów zwraca się do podmiotów przekazujących informacje. W związku z zaistniałą sytuacją Google postanowiło wyłączyć opcję zamieszczania aktualnych kursów walut.
Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.